Historia naszej szkoły sięga roku 1946. Kształcenie technika dentystycznego przed II wojną światową było oparte głównie na praktyce. Nie istniały jeszcze specjalistyczne szkoły czy wydziały dentystyczne. Przyszli technicy dentystyczni zdobywali wiedzę i umiejętności poprzez 3-4-letnią praktykę w gabinetach dentystycznych lub pracowniach protetycznych. Tuż po II wojnie światowej minister zdrowia w porozumieniu z Naczelną Izbą Lekarzy Dentystów i Związkiem Zawodowym Techników Dentystycznych podjął inicjatywę ustawodawczego uregulowania praw techników dentystycznych poprzez ustalenie 3-letniego szkolenia przyszłych techników w Liceum Techniki Dentystycznej. I tak w połowie 1945 roku do opracowania pierwszego programu nauczania dla Liceum Techniki Dentystycznej zaproszony został przez ministra zdrowia profesor dr Leon Walicki i dr Stefan Grzybowski. W październiku 1946 roku zarządzeniem ministra oświaty otwarto w Warszawie Liceum Techniki Dentystycznej, której inicjatorem i pomysłodawcą był jej ówczesny pierwszy dyrektor profesor Aleksander Ujeiski. Kuratorium w Warszawie przydzieliło szkole stałą siedzibę przy ulicy Chorzej 88 dopiero w roku 1947. Do tego czasu zajęcia odbywały się w różnych miejscach na terenie całej Warszawy. Takie były początki naszej szkoły, pierwszej w Polsce, która kształciła techników dentystycznych. Nauka w szkole trwała 3 lata. Jeden miesiąc z okresu wakacji przeznaczony był na praktykę w pracowniach protetycznych. Do klasy pierwszej przyjmowani byli uczniowie ze świadectwem ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego lub zawodowego o typie mechanicznym. Każdego kandydata do szkoły obowiązywał pisemny egzamin wstępny z języka polskiego i matematyki oraz ustny z fizyki i chemii. W szkole nauczane były przedmioty ogólnokształcące, takie jak religia, język polski, język obcy, służba Polsce i przedmioty związane z zawodem, takie jak fizyka, chemia, matematyka, higiena, biologia i ratownictwo oraz przedmioty ściśle zawodowe, takie jak anatomia głowy, metalurgia, materiałoznawstwo, instrumentoznawstwo, rysunek zawodowy technika dentystycznego, organizacja i rachunkowość przedsiębiorstwa, etyka zawodowa, ortodoncja z ortopedią szczękową, ceramika oraz zajęcia praktyczne w pracowni modelarskiej, protetycznej, ceramicznej, ortodontycznej i ortopedycznej. W roku szkolnym 1947-1948 opuścili szkołę pierwsi absolwenci z tytułem technika dentystycznego. Egzamin dyplomowy składał się z części pisemnej, język polski i części ustnej, nauka o Polsce i wszystkie przedmioty zawodowe oraz części praktycznej polegającej na wykonaniu samodzielnie przy Komisji Pracy Fantomowej i obrony wykonanej pracy. Po zdaniu egzaminu pisemnego, ustnego i praktycznego uczeń otrzymywał świadectwo dojrzałości z oceną ogólną i tytuł zawodowy technik dentystyczny. Absolwenci po otrzymaniu świadectwa obowiązani byli odbyć roczną praktykę. Dopiero po odbyciu praktyki mieli prawo zarejestrować się w Wydziale Sanitarnym Starostwa i wykupić kartę rejestracyjną w Urzędzie Skarbowym, co stanowiło prawo do wykonywania zawodu i prowadzenia pracowni protetycznej. Historia szkoły na przestrzeni kolejnych lat wyglądała następująco. W 1954 roku do szkoły dołączono Państwowe Liceum Techników Farmaceutycznych. Po 7 latach funkcjonowania obu szkół w tym systemie w roku 1961 dokonano zmiany nazwy na Państwową Szkołę Medyczną Techników Dentystycznych i Techników Farmaceutycznych w Warszawie, a także wprowadzono nowy program nauczania. W roku 1972 szkoła przekształciła się w Medyczne Studium Zawodowe nr 3, powołując 2 wydziały – Technikę Dentystyczną i Farmację. W roku 1977 Wydział Farmacji został przeniesiony do innego budynku. W 1983 roku, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na pracowników średniego personelu stomatologicznego, utworzono nowy wydział – Higienę Stomatologiczną, która obchodzi w tym roku swoje 40-lecie. W 1999 roku szkoła została przekazana samorządowi województwa mazowieckiego, a nadzór pedagogiczny został przekazany mazowieckiemu kuratorowi oświaty w Warszawie. W 2005 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy szkoły na Medyczną Szkołę Policealną nr 3 w Warszawie. W tym czasie wprowadzono nowe podstawy programowe dla obu zawodów oraz nowy rodzaj egzaminu dyplomowego – egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w obu zawodach. Historia Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 jest pełna kolejnych zmian i wyzwań. Ze względu na brak własnościowej przynależności starej siedziby, w 2013 roku konieczne było przeniesienie siedziby szkoły z ulicy Chorzej 88
do nowego budynku na ulicy Brzeskiej 12. Nowy budynek szkoły, którego remont trwał 2 lata, był znacznie większy. 2700 m2 w porównaniu z 880 m2 starej siedziby. To zapewniało nowe możliwości. W nowym gmachu szkoły w końcu jest miejsce na bibliotekę, salę gimnastyczną, salę językową, salę języka migowego, osobne sale wykładowe dla obu kierunków, pracownię ceramiczną, salę przedkliniczną, 3 w pełni wyposażone gabinety stomatologiczne z rejestracją i wiele innych niezwykle potrzebnych pracowni do kształcenia techników dentystycznych, higienistek stomatologicznych i techników sterylizacji medycznej. Przeniesienie szkoły po 67 latach z ulicy Chorzej 88 na ulicę Brzeską 12 było ogromnym wydarzeniem, ale też wiązało się z pewnym zamieszaniem. W tym czasie wiele prywatnych szkół w Warszawie zaczęło oferować kształcenie w zawodzie technika dentystycznego i higienistki stomatologicznej. Aby wyróżnić się spośród konkurencji, szkoła postanowiła mieć swojego patrona. Rozpoczęła się kampania wyborcza, która miała na celu wyłonienie odpowiedniej osoby. Po wielu konsultacjach zostały wybrane 3 kandydatury. Dr Stefan Grzybowski, Irena Sendlerowa i dr Andrzej Krocin. Wszystkie postaci wielce zasłużone dla naszej szkoły i znane powszechnie w środowisku stomatologicznym, a niektóre, tak jak Irena Sendlerowa, znane również na całym świecie. Po kampanii wyborczej ogłoszono wyniki głosowania społeczności szkolnej, które odbyło się 2 kwietnia 2016 roku. Oddanych zostało 151 ważnych głosów. Na doktora Stefana Grzybowskiego, jednego z pierwszych dyrektorów naszej szkoły, oddano 8 głosów. Na doktora Andrzeja Krocina, absolwenta naszej szkoły, twórcę przedmiotu modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej, wieloletniego nauczyciela naszej szkoły, oddano 93 głosy. Oraz na panią Irenę Sendlerową, wicedyrektorkę i wieloletnią bibliotekarkę w naszej szkole, oddano 42 głosy. Dr Andrzej Krocin wygrał większością głosów i jego kandydatura została zaakceptowana zarówno przez samego patrona, jak i przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. 13 czerwca 2016 roku oficjalną uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nadano szkole imię doktora Andrzeja Krocina. Od tego dnia oficjalnie nazwa szkoły brzmi Medyczna Szkoła Policealna nr 3 imienia doktora Andrzeja Krocina w Warszawie. Uczniowie, społeczność szkoły wybrała pana jako patrona naszej szkoły. W związku z tym ja tylko teraz muszę pana spytać, czy pan wyraża zgodę na to? Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. Kolejną decyzją dyrektora i rady pedagogicznej było ustanowienie dnia patrona, podczas którego corocznie organizowane są szkolenia specjalistyczne dla słuchaczy obu kierunków. Są one prowadzone przez firmy z branży stomatologicznej zaprzyjaźnione z naszą szkołą. Obecna siedziba szkoły jest ściśle związana z przeszłością patrona, doktora Andrzeja Krocina. Budynek, w którym się znajdujemy, był kiedyś szpitalem dla kolejarzy. To właśnie tutaj po Powstaniu Warszawskim trafił umierający Krocin i to właśnie tutaj uratowano mu życie. Pomocy w powrocie do zdrowia udzielili mu prascy technicy dentystyczni pracujący dla kolejarzy. To pod ich opieką, zainspirowany tym zawodem, rozpoczął naukę w naszej szkole. Po ukończeniu studiów na Akademii Medycznej wrócił na Chorzą jako nauczyciel. Pracując w naszej szkole starał się spłacać dług wobec zawodu techników dentystycznych, którzy uratowali mu życie. Czuł ogromną satysfakcję z pracy i zawsze dbał o zachowanie historii szkoły. Ważna jest pamięć o tym, że zostawił po sobie wiele pomocy naukowych, które są używane do dziś. Na przykład zestawy modeli zębów stałych w skali 3:1, niezbędne do nauki odontologii i modelarstwa. Wysłuchajmy kilku słów doktora Andrzeja Krocina z spontanicznego przemówienia podczas odsłonięcia tablicy pamiątkowej doktora Stefana Grzybowskiego z roku 2008. Proszę Państwa, należę też do tych pierwszych absolwentów czy uczniów. Byliśmy młodzieżą strasznie przetrąconą po wojnie. To przetrącenie polegało na tym, że no na przykład ja po zapaleniu opon mózgowych, gdzie mnie w innych szkołach mówi, że do niczego się nie nadaje, Waldek Niewiadomski, który wrócił z Oświęcimia, sieroty, które były wśród nas. I muszę Państwu powiedzieć, że tą pierwszą osobą, na którą się natknęliśmy, to był właśnie dyrektor szkoły dr Grzybowski. On okazywał tyle życzliwości, którą teraz nazywamy miłością, że nas
zaprogramował często na całe życie. Pamiętam pierwszą wystawę, którą organizowaliśmy dla pokazania tej szkoły na Pradze, bo Warszawa leżała w gruzach. Było to na Pradze i w szkole mechanicznej. I tam mieliśmy gablotkę i do tej gablotki wkładaliśmy pierwsze korony, które tutaj były robione, nie wiem, tam jakieś prace, bo nic nie było. I pamiętam, doktor Grzybowski przyniósł mnie 3 zęby ludzkie i powiedział, chyba się zorientował wcześniej, że ja to z pasją robię, to ja te 3 zęby rzeźbiłem przez 3 dni i noce. A ja skazany na to modelarstwo i te zęby brnęłem przez całe życie, zachowując maksymę bądź, którą mnie podsunął również doktor Grzybowski, dyrektor, bądź maksymalistą w minimalizmie. Nie wiem, czy Państwo to cieracie, czy łapiecie ten sens, maksymalistą w minimalizmie. To jest tak mocne stwierdzenie, które dzisiaj obowiązuje do tego konsumpcyjnego życia, że ludzie szukają, nie wiem, wielości, nadmiarze. Ktoś przyszedł i powiedział tak, ja nie mam niczego, bo mam za dużo. Jak chcę sięgnąć do szuflady, to cholera nie mogę znaleźć. Kupuję to tylko na raz. A może warto kupić raz na całe życie? Nie wiem, rozumiecie Państwo, czy nasi dziadowie nie uczyli nas szacunku do przedmiotów? Przecież największym skarbem, który człowiek może być, to jest wytwór jego mózgu i rąk. Jeśli to się ceni, proszę Państwa, nasz zawód jest piękny. Jestem szczęśliwy, że właśnie ten zawód kończyłem. Jak ostatniego pacjenta przyjmowałem, czy robiłem robotę, to bym go udusił, bo miałem już dosyć. Ale następnego dnia wstawałem rano, chętnie szedłem do pracy, bo wiem, że potrzeba. A ile przykrości od tych pacjentów biednych, pokręconych dostałem, to w ogóle siwe włosy, może ich nie ma, nawet tych siwych. A proszę Państwa, a ile było radości, jak się udało, jak to poszło. Jak coś tam kiedyś robiłem, jakąś statystykę robiłem przez całe życie i doszedłem do wniosku, że jest poniżej 1% niepowodzeń w danym asortymencie prac, bo taką analizę prowadziłem na bagatela 50 tysiącach przypadków. Mógłbym za to może profesora dostać w akademii, ale nie dążyłem do tego, nie uważałem. Czułem się, proszę Państwa, technikiem dentystycznym, bo tylko dlatego skończyłem studia lekarskie, że mnie dyplom dali. Rozumiecie Państwo, nie wypadało mi nie iść na te studia, bo by mieli mi koledzy za złe. Więc pracowałem i chodziłem na te studia. I te studia, dzięki Bogu, skończyłem czując się w ogóle stomatologiem i lekarzem, bo ranga technika jest równa, a czasami w niektórych momentach ważniejsza od lekarza. Proszę Państwa. Doktor Krocin przekazał kilka myśli nauczycielom i uczniom, które teraz pozwolimy sobie przytoczyć. Każdego ucznia można nauczyć wszystkiego. Jest to tylko kwestia doboru odpowiednich narzędzi nauczania, a w tym odpowiednich metod i pomocy dydaktycznych, np. modeli, i oczywiście posiadania kompetencji w zakresie diagnostyki edukacyjnej i rozpoznania predyspozycji i stylu uczenia się danego studenta. Być maksymalistą w minimalizmie i niech to Was uczniów oraz nauczycieli cieszy. Za serce odpłacaj sercem, bo to działa w obie strony. Wtedy kocha się to, co się robi, a to będzie z korzyścią kiedyś dla innych, dla pacjentów, chorych. Proces nauczania współtworzą nauczyciele i uczniowie. Należy oddziaływać poprzez empatię. Jeżeli coś zrobiłeś, na przykład wymodelowałeś, to pamiętaj, że zawsze można to zrobić lepiej, w tym szybciej. Kolejną spuścizną naszego patrona jest dekalog doktora Andrzeja Krocina napisany przez jego uczniów na podstawie przekazów słownych kierowanych do młodzieży w bezpośrednich kontaktach i na wykładach. Modelarstwo to cholernie trudna sprawa. Ja jestem jednym z Was. Żeby zęby weszły w głowę. Myśleć pozytywnie. Robić, żeby się nie narobić. Przez cienie do gwiazd. Per aspera ad astra. Dla chcącego nic trudnego. Wygrać konkurencję. Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. Spłacić dług wiedzy.